będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, wierni naszej diecezji kieleckiej, naszego miasta i regionu świętokrzyskiego. W tegorocznych życzeniach wielkanocnych wysyłanych do wielu osób, instytucji, kapłanów, przyjaciół, pisałem słowami Ewangelii świętego Mateusza. Wy się nie lękajcie, wiem, szukacie Jezusa zmartwychwstałego. Nie ma Go tutaj, On zmartwychwstał. Wielkanoc to święta naszej wiary. Tej wiary, która wyraża się w prawdą o Jezusie zmartwychwstałym, naszym Panu i Odkupicielu. O Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, który przyszedł do naszego świata, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dary łaski, jakie były naszym udziałem, począwszy od pierwszego dnia Wielkiego Postu, jakim była Środa Popielcowa. I przez te dni kolejne utrudzone niepewnością, obawami z powodu panującej pandemii koronawirusa. Dziś razem z Chrystusem zmartwychwstałym przyjmujemy wielki dar pokoju, a raczej przyjmujemy go od Jezusa zmartwychwstałego, aby ten pokój zagościł w naszych sercach, domach, mieszkaniach, w naszym mieście, w diecezji i w całej Polsce. Potrzeba nam przede wszystkim miłości, która wszystko zwycięża. Trudne chwile, pojawiające się nieporozumienia i to, co dziś wydaje się być trudne, a kiedyś było tak łatwe z racji naszego komfortu życia i powodzenia. Wielkanoc to zawsze wyjątkowe święta. I takimi zawsze pozostają, bo zmartwychwstanie jest zawsze tym samym wydarzeniem dotyczącym Jezusa Bożego Syna, tego, który jest ten sam wczoraj, dziś i na zawsze. Ale okoliczności, w jakich przeżywamy dzisiejszą uroczystość, są niezwykłe, niepowtarzalne. Nikt nie sięga ludzką pamięcią do takich świąt i dni, które je poprzedziły. W jaki sposób trzeba nam odczytywać znaki czasu? Może nie zawsze jesteśmy usposobieni, aby to uczynić z powodu słabości naszej wiary, niedoskonałości naszego myślenia, ale i też z różnych innych powodów, które są ograniczeniami w naszym ludzkim życiu. Niemniej jednak Pan Jezus zmartwychwstał i tę prawdę chrześcijanie przeżywają od 2000 lat. Życzę Wam, moi drodzy, pokoju serca i miłości, która przepełni Wasze życie, ducha nadziei i odwagi w codzienności, nawet trudnej, ale przecież którą musimy w jakiś sposób wszyscy przeżyć, którą musimy pokonać w różnych jej obciążeniach i niespodziankach. Módlmy się za siebie wzajemnie, za tych, którzy przeżywają dramat choroby i rozłąki z powodu kwarantanny, za tych, którzy służą lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim służbom, które walczą z pandemią. Nie doświadczyliśmy w wielu wypadkach łaski sakramentu pokuty, wielu nie przyjęło Komunii Świętej, ale zatęsknijmy za Jezusem, który jest z nami i dla nas, bo On chce, abyśmy żyli. Niech tajemnica zmartwychwstania Pańskiego nie oddala nas od Chrystusa, i te wszystkie doświadczenia, które stają się naszym udziałem,
i w pokorze naszej ludzkiej wiary i naszego myślenia przyjmijmy tę prawdę, że Jezus jest odkupicielem człowieka. Jezus zmartwychwstał i tylko On jest drogą, prawdą i życiem. I w tych chwilach radości wielkanocnej i tych chwilach doświadczeń podążajmy za Jezusem. Życząc Wam wszystkiego dobrego, składam te życzenia w imieniu własnym i księży biskupów pomocniczych Mariana i Andrzeja, Waszych duszpasterzy i tych wszystkich, którzy za Wami tęsknią, ale i Wy zatęsknijcie za nami. Szczęść Boże.